Tobirama Senju, drugi Hokage, twórca wielu wspaniałych technik. Dzisiaj o nim zapraszam na 10 ciekawostek. Każdy zna Akademię Ninja, Anbu, siły policyjne Konohy oraz egzamin na Chunina. To właśnie Tobirama jest odpowiedzialny za ich utworzenie. Tobirama Senju jest jednym z najpotężniejszych shinobi w anime. Przetrwał walkę z Kinkaku i Ginkaku, którzy posiadali czakrę Kurame. Jego ulubionymi słowami były umysł, technika, ciało. Według Obito to właśnie Tobirama rozpoczął ograniczanie władzy Uchiha w wiosce liścia. Tobirama był twórcą wielu ninjutsu, w tym kinjutsu, takie jak Edo Tensei. Nigdy go nie ukończył, ale zrobił to Orochimaru, a później wykorzystał Kabuto. Efekty znacie sami. Jego ulubionym jedzeniem były świeże ryby złapane w czystych rzekach Konohy. Tobirama oznacza miejsce pomiędzy parą drzwi. Drzwi w tym znaczeniu są postrzegane jako obiekt dający dostęp do dobrobytu i poprawy. Urodził się 19 lutego i miał grupę krwi A. Potrafił używać wszystkich pięciu typów natury oraz naturę Yin i Yang. Potrafił rzucić też tak mocne genjutsu, że nawet Hiruzen nie potrafił się z niego wybudzić. Dotykając palcem ziemi potrafił wyczuć lokalizację przeciwników dookoła siebie. Potrafił nawet zidentyfikować pochodzenie czakry danego celu. Mam nadzieję, że ciekawostki spodobały Wam się. Dajcie znać w komentarzach, o kim chcecie kolejne. Trzymajcie się, na razie. Cześć!